Posiadam warsztat prywatny, prowadzę działalność gospodarczą. No, na leczenie, jak zwykle, taki człowiek nie ma za bardzo czasu, żeby iść i zrobić okresowe badania czy tego. No i zawsze zapracowany, zagoniony za pieniądzem, za wszystkim. No, ale przyszła pora w wieku, no, 42 lata, jak na mój wiek, no, przyszedł taki moment, że poczułem się w pracy źle. Zaczęło mi piec po prostu tutaj w mostku. No, ale to tak przejściowo, myślę sobie, no, może coś tak nie tego. Ale za moment poczułem drugi ból i pieczenie, mocne pieczenie tutaj właśnie w klatce piersiowej i obie ręce strasznie mi w łokciach kręciły i tego. I właśnie podejrzewałem, że to jest to, o czym, co najgorsze mogło być już, no, że zawał. Zaraz zgłosiłem się do ośrodka, tam zrobili mi EKG. I już stamtąd z ośrodka mi nie wypuścił lekarz. Od razu zadzwonił po karetkę i żeby do szpitala. Spośród wszystkich chorób najbardziej boimy się raka, gdyż jesteśmy przekonani, że to właśnie on stanowi największe zagrożenie dla naszego życia. Lekarze twierdzą jednak, że dwa razy większe żniwo zbierają choroby układu naczyniowo-sercowego. Potwierdzają to statystyki, z których wynika, że umiera na nie najczęściej wskutek zawału serca co druga osoba. 25% chorych już w pierwszych kilku godzinach po ataku serca, w wielu przypadkach z powodu braku szybkiej specjalistycznej pomocy. 15% w szpitalach. 15% w ciągu roku od przebycia zawału na skutek powikłań, w tym aż 75% w ciągu...